A więc plan, w którym próbujecie poderwać dziewczynę i mówicie, że ma zajebiste cycki, i ona mówi, to może chcesz je zobaczyć z bliska, jest złym planem. Witam panie panowie, zwał mnie Żuki, witam w pornograficznej przygodzie Minecraft. Tak mi mówili cała parę razy. Jest to gra typu Sakura Spirits, jeżeli ktoś widział u mnie, czyli czytanie uroczych kwestii naszych bohaterów, kiedy próbują się ze sobą zaznajomić, plus obrazek z tyłu. Zresztą się zaraz przekonamy. Budzisz się w lesie, a wszystko jest kwadratowe, tak jak twój piiiiiiip. Cóż, jest to dość dziwne. Przed chwilą siedziałem przed swoim komputerem i grałem w Minecrafta, a teraz... Moment, holy shit! To jest Minecraft, jestem w Minecrafcie! To nie dlatego, że wypiłem 3 litry wódki grając w Minecrafcie, i teraz mam dziwny styl. Postanowiłeś udać się do najbliższej jaskini, żeby szukać schronienia. To nie jest jedna z tych jaskiń, gdzie powinieneś szukać schronienia. To jest jedna z tych jaskiń, gdzie szukasz śmierci. Przybywając do kamienia, do jaskini, podglądasz, jednak nie widzisz za dużo. To jest do bani. Nic nie widzę. Powinien się bliżej przyjrzeć. Próbując wychylić się, aby więcej zerknąć, upadasz i zjebujesz się do jaskini. A mała moja głowa, a cudownie. Magicznie przeniosłem się do wymiarów, gdzie wszystko jest zrobione z bloków i teraz mam ból głowy. To jest twoje zmartwienie. Tak. Cholera, grawitacja tu działa, ja byłem niezdarny. Jebany świat! Gdybym w prawdziwym świecie się zjebał ze skarpy, nic by mi nie było! Przeklęty Minecraft! Gdy tylko myślałem, że mam urocze chwile, się dobrze bawię, co trwało 2 teksty. Oczywiście zawsze musi coś po źle, nawet w alternatywnych wymiarach. No szybko zaakceptował swój los. Nie zauważasz dziewczyny, która przed tobą stoi, dopóki nie zakaszlała, zabierając twoją uwagę. Przepraszam. Ahem, powiedziała Loli. Czy mogę zapytać, co tu do diabła robisz w mojej jaskini? Co mam jej powiedzieć? Nigdy nie rozmawiałem z dziewczyną. A, jest tak ciężko myśleć, kiedy ból głowy uderza w twoją głowę. Skurwysyn. Hej, mówię do ciebie. Czy odpowiesz mi, czy nie? Przepraszam. Tylko rozpoglądałem się wokół i wpadłem do jaskini jak ostatni cwel. To brzmi obrzydliwie, co? Trzeba się jakoś wrócić? Chyba nie. Prawdopodobna historia. Wow. Wow. Co robisz w naszym tajnym obozie? Spadłem ze skarpy. To brzmi prawdopodobnie. Jeżeli chcesz tu chwilę zostać, mogę ci równie dobrze powiedzieć moje imię. Nazywam się Pająk. Znaczy, biorąc pod uwagę, że to dziewczyna, to okej. Okay. Moja rodzina i ja władamy tymi jaskiniami. Co robisz tutaj, w tej okolicy, tak czy siak? Tak jak powiedziałem, robiłem trochę eksploracji i wpadłem jak ostatnia pierdoła, nie mając nic przy sobie. Nie chcę wam wyrządzić żadnej krzywdy. Spoko. Moi rodzice i tak nie wrócą przez jakiś czas. Chcesz... trochę zaszaleć? Bo Sakura Spirits to jest miła odmiana. Nie ma to jak tani pornol. Hej, przyniosłem pizzę. Chcesz się ruchać? Przepraszam, druga damo, mówię. Wyglądasz na trochę młodą, nie sądzisz? Nie, naśmiewaj się ze mnie, mam 19 lat. A w ogóle takie teksty to oni walą, żeby jakby co? Nie, to nie jest pornografia dziecięca. Powiedziała, że jest pełnoletnia. Chuj, że wygląda jak 12. Ale wyglądam jestem trochę krótsza niż inni ludzie. Poza tym, sam nie wyglądasz na kogoś z klasą. Czyli nie wybrzydzaj, tak? Znaczy, dopiero się poznaliśmy i... nie sądzę, że możemy razem zaszaleć! Ona mówi, że jest pełnoletnia. Ja tam dowody nie potrzebuję. Hej, możemy robić co chcemy. Tak, nie ma żadnych praw ani nic. Nie wiem, skąd w ogóle miałaby znać.
jako taką definicję, że jest prawo, że nie wolno. Znaczy, jeżeli nie ma żadnych... To znaczy, że jeżeli jest w tym wieku, w którym mówi, że jest, to myślę, że nie zaszkodzi być trochę z nią mięciu-mięciu. Dobra, zaczynajmy. Będę tego żałować, prawda? Mruga na ciebie, kiedy pcha cię do tyłu w mały otwór, ledwo mieszcząc was obojga w nim. Widzisz, mówiłem, że będzie zabawnie, są białe krechy. Przepraszam, a czy są... Owoce naszej pracy są na niej. No, tak to bym określił. Nie potwierdza ani nie zaprzeczy temu. A więc uznam to, że podobało ci się. W porządku. Muszę przyznać, że było całkiem nieźle. W porządku. Odczuwam wrażenie, że w tanich pornolach są sceny erotyczne. Mylę się? Dobra, myślę, że powinieneś zacząć stąd wychodzić. Ja się zajmę oczyszczeniem siebie, zanim moi rodzice wrócą do domu. Zobaczę cię jeszcze wkrótce? Nie sądzę. Wyruszam stąd. Moi rodzice nie chcieliby zobaczyć nas oboje w tej sytuacji. Papa, tak myślę, mówię. Zanim wychodzisz, łapię twoje ramię. Zanim pójdziesz, chciałabym tylko powiedzieć... Pauzuję na moment, żeby wyjść na kawę. Nieważne. Zobaczę cię niedługo, wkrótce. Kocha mnie. Tak się jej spuściłem na sweter, że mnie kocha. Cóż, to było ekscytujące, muszę przynajmniej powiedzieć. Jeżeli jeszcze raz zamarudzi, że trafił do blokowego świata, gdzie go boli głowa, a zaraz potem pająk mu przeczesuje krainy i doliny szczęśliwości, to go zajebie. Znaczy się, nie przeszkadzało mi zrobienie by tego jeszcze raz. Może z inną dziewczyną. Jaki wybredny! Jaki kurwa wybredny! Od razu z inną! A tak w ogóle to tego nie kumam. Dlaczego w ogóle była dziewczyną? Każdy mob w Minecrafcie jest zrobiony z bloków, podczas gdy one wszystkie są anime. Jakie wszystkie? Poznałeś jedną. Myślę, że to słowo dobrze ją opisuje. Okej. Kiedy jednak rozważasz nad tymi problemami, udajesz się w przypadkowy kierunek. I nagle przybywasz na bagna. Jak się tu dostałem? Idąc do przodu. Czasami na boki. Słyszysz cichy dźwięk czegoś, czego nie jesteś w stanie opisać, ponieważ masz skromny słownik językowy. Wszystko, co możesz powiedzieć, to to, że zbliża się do ciebie. Rozglądasz się wokół, próbując zlokalizować źródło dźwięku, jednakże bez skutku. Postanawiasz usiąść obok drzewa i odpocząć, czekając na prawdopodobną śmierć, ponieważ creeper do ciebie idzie i wybuchnie tak. Jestem w krainie, gdzie jest dzika zwierzyna. Słyszę dźwięki. Zbliżają się do mnie. Poczekam. W końcu i tak miałeś stosunek z pająkiem. Dlatego każdy obcy dźwięk to oznacza ruchanko. Ponownie logika z pornoli. Budzisz się, kiedy przed tobą stoi jakaś figura. Nie za bardzo widzę figurę, ponieważ stoi pod słońce, jednakże postanawiam z nią porozmawiać. Hello! Kto tam? Cześć, słodziutki. Nie widziałam cię tutaj wcześniej. Cóż, następna. To powinno być dobre. Jaki ten facet jest szowinistą. To tak jakby na dyskotekę pójść. Tam jest 100 dziewczyn. Powiedzmy, że 100 wolnych dziewczyn. Powiedzmy, że... Łatwo. Jak wyrwaliśmy jedną, żeby nam w kiblu zrobiła dobrze, to z automatu pozostałe 99 chcą nam zrobić dobrze. Chcą! Nie, że mogą, chcą! Takie zadufanie w sobie tego gościa. W sumie to się też zgadza z pornalami. Cholera, nie jestem w stanie podważyć tej gry. Jest zbyt logiczna. Może powinien być tak dziwny, jak to możliwe. Zobaczyć, jak te dziewczyny zareagują.
Cześć, piękna, wyglądasz dobrze. Naprawdę, tak myślisz? Wiecie, co jest smutne, to działa. Wiem z doświadczenia. Cóż, tak, twój pakunek bagażowy, muszę powiedzieć, jest zarąbisty. Dlaczego się bliżej nie przyjrzysz? I raz jeszcze muszę powiedzieć, że niestety to czasami działa. Nawet jeżeli nie działa, po prostu są tak tanie teksty, że możecie w ciągu godziny spróbować na 30 dziewczynach. W końcu znajdziecie. Może to był zły plan? A więc plan, w którym próbujecie poderwać dziewczynę i mówicie, że ma zajebiste cycki. I ona mówi, to może chcesz je zobaczyć z bliska? Jest złym planem. Z chęcią mu mówię. Hej, może zwrócimy do twojego miejsca. Kto mówi, że nie możemy tego zrobić właśnie tutaj i teraz? Uśmiecha się, czekając na twoją następną odpowiedź. Cóż, zaszliśmy tak daleko, myślę, że nie ma potrzeby, żeby się teraz poddawać. Dobra, ogarzę. Jeżeli jesteś chętny na takie rzeczy, ja także. Uśmiecha się do ciebie ponownie. Jednakże tym razem z seksowną zawziętością w swych oczach. Jest krótka przerwa, zanim rzucę się na ciebie. Oboje upadacie na ziemię i sprawy zaczynają przybierać gorący obrót. I ponownie są białe plamy. Szybko przeładowuję swoją dwururkę. A więc, podobało ci się? Czy ci się podobało? A więc utrzymywałem to wystarczająco długo. Nie ma powodu, żeby się powstrzymywać. Muszę przyznać, że było całkiem nieźle. Mam nadzieję, że ponownie tego zakosztujemy. Chciałabym, słodziutki. Czasem zajrzyj w moją miejscówę, jeżeli chcesz to znowu zrobić. Miejsca, którego miejsca mi nie podałaś. Spoko. To pewnie ten wielki krater na północy. Utrzymam to w pamięci. Na pewno chciałbym jeszcze raz zobaczyć twoje genialne cyce. Subtelność. Mruga do ciebie i odchodzi w dalekość, w wiele drzew, poza widok. Postanawiasz, że dzień wciąż jest młody i kontynuujesz swoją podróż nie wiadomo gdzie. Tak, to pierwsza sprawa. Jak chcecie zobaczyć następny odcinek, to mi oczywiście udowodnijcie to, nie wiem, lajkami czy czymś, jakimiś pierdołami, nie wiem. Co ludzie zwykle mówią? Zalajkujcie i coś tam. Tak, więc tą część co pamiętam. Jak chcecie zobaczyć drugi odcinek, to lajkujcie. Kurwa, co to jest?! A więc jeżeli chcecie zobaczyć następny odcinek, to oczywiście wiecie co robić. Ja mówię do zobaczenia, do życzenia następnym razem, ponieważ ta gra wymaga kontynuacji.